roku obchodzimy bardzo wyjątkowo jubileusz, 50-lecie Młodzieżowego Domu Kultury Fort 49. Nasz Dom Kultury zaczynał jako filia Domu Kultury Korczaka. Mieściliśmy się najpierw w baraczku na wzgórzach, następnie na stoku, tu gdzie obecnie jest Lewiatan. Od 2000 roku, jak przeprowadziliśmy się do tej pięknej naszej siedziby obecnej, Fortu 49, przyjęliśmy nazwę Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 Krzesławice. Moje odkrycie początku lat, kiedy byłem dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury, kiedy trzeba było ratować ten Dom Kultury i szukać innej siedziby. I w czasie rozmowy z panem przewodniczącym Rady Dzielnicy Stanisławem Owcą powiedziałem: panie Stanisławie, nie ma obiektu, do którego można by przenieść Dom Kultury, chyba że ten Fort Krzesławicki. Nie znając obiektu, nie znając jego historii, zdanie wypowiedziane przez człowieka zdesperowanego. Usłyszałem od pana Stanisława: a wie pan co? Rewelacyjny pomysł. No i od tego zaczęła się przygoda. Obiekt został nam przekazany. Przeraził mnie na początku. W momencie, kiedy miałem okazję wejścia do obiektów fortecznych z komisją powołaną przez pana wiceprezydenta miasta Krakowa Krzysztofa Gierata, przeraził mnie wyglądem, wilgocią, ciemnością. Nie byłem przekonany, czy to się uda. Ja nie wiedziałem tak naprawdę do końca, w co ja wchodzę. W momencie, kiedy zacząłem odkrywać właśnie, że w fort wpisana jest ponura historia czasów zaborów, I wojny światowej, II wojny światowej, czasów PRL-u, kiedy ten fort zdewastowano i sprofanowano, to w pewnym momencie zacząłem także odkrywać, że przecież historia nie jest ani czarna, ani biała, że tak naprawdę w czarnym okresie historii, choćby takim jak zabory, mamy fantastyczne przykłady, fantastyczne postawy, fantastycznych rodaków. Naszego Domu Kultury uczęszcza obecnie około 1000 uczestników. No, są to i dzieciaczki małe, które mają tak od 2,5 roczku nawet, do młodzieży, która ma już swoje dzieci, nawet przyprowadza w tej chwili do nas. Dużo ciekawych rzeczy się u nas dzieje, oprócz zajęć muzycznych, tanecznych, plastycznych, języków angielskiego, różnych zabaw dla dzieci. Organizujemy również ciekawe warsztaty dla szkół, organizujemy masę imprez. Zapraszam serdecznie do naszego Domu Kultury. Jest to naprawdę piękny obiekt, ciekawe zajęcia, bardzo fajni ludzie. Mamy tutaj atmosferę taką rodzinną, przyjazną. Czujemy się jak jedna wielka rodzina. W ramach cyklu Nowa Huta Dlaczego Nie wystąpi we wrześniu bieżącego roku zespół Happy Set. Jest to 65. wydarzenie z cyklu Nowa Huta Dlaczego Nie. Wydarzenie, ponieważ nie zawsze są to koncerty. Odbyły się również dwa specjalne pokazy filmowe. Koncerty organizujemy od 2004 roku i wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny, ponieważ ideą naszych koncertów jest przede wszystkim wspieranie Hospicjum Świętego Łazarza, które ma swoją siedzibę w Nowej Hucie, oraz udostępnianie kontaktu z publiczności nowohuckiej, krakowskiej, ale także i spoza Krakowa, z artystami z całej Polski. My nie boimy się burz i huraganów, gdy idziemy spać. Ni stumetrowych fal, ni stumetrowych. My, ile godzin i lat. Tańczmy, ile godzin i lat.
policzyłaś mi za swą przyjaźń, ile były warte nasze słowa. Kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa, kiedy próbowaliśmy wszystko. Ale zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie kruszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość.